Siema wszystkim, witam Was w kolejnym podcaście na moim kanale. Dzisiaj gościem jest znany już Wam bardzo dobrze i coraz bardziej znany, myślę, że w Polsce, Mike Cieśla. Siemanko Mike, co tam? Dzień dobry, witam Was wszystkich, witam Ciebie. U mnie wszystko w porządku, zdrówko mi wróciło z powrotem. Siedzę akurat w Poznaniu u narzeczonej, także trening, zdrówko, wszystko pasuje. Właśnie, bo ty z tym zdrowiem to ostatnio miałeś, kurczę, takie przeboje, że nie wiadomo było już, czy częściej bywasz w szpitalu albo w domu pod kołdrą niż na siłowni, nie? Ostatnio. No tak, jakoś to mnie rozłożyło. 19 stycznia dostałem tą swoją trzecią szczepionkę i trzecią dawkę i mnie rozłożyło po tym od razu w pierwszy weekend gorączka, grypa, jakieś tam zapalenie oskrzeli. Potem wydaje mi się, że tydzień później miałem zapalenie płuc, po prostu lekarz tego nie wybadał mi, nie dostałem ani leków, ani nic. Tak się męczyłem, dostałem raz na 10 dni antybiotyk, drugi raz na 10 dni antybiotyk, ale wiesz, że to jeszcze jest u nas w głowie, czuję się trochę lepiej, pójdę coś na siłownię sobie pomachać, a tu znów wraca gorzej, nie? Także wykurować się, kurde, próbowałem zawsze tak 7-6 dni nic nie robić, wrócić na tą siłownię i znów od nowa mnie łapało, No i tak teraz dopiero od gdzieś tak 2-3 tygodni jest lepiej, bo byłem w szpitalu, właśnie leżałem na badaniach, płuca mi badali mi sen, bo ja mam ten bezdech jeszcze do tego. Maska nie nadążała mi dodawać na tyle tlenu, więc to było takie kółko, że za mało powietrza, dzień mi nie szedł, sport mi nie szedł. Oczywiście posiłki jadłem swoje, ale po prostu tak, że nie wyspałem się, zdrowy nie byłem, regeneracji nie było i tak cały czas w kółku. No i teraz w sumie już się lepiej czuję, ale czuję nadal, że ta trzecia szczepionka tak zostawiła mi ślady, że jak lekko się przeziębię, to od razu mi idzie na płuca. Znaczy, jak na przykład teraz jest taka dziwna pogoda, że w dzień mamy w słońcu ponad 20 stopni, a w nocy jest minus 1 czy tam 0 stopni. Jak w dzień wyjdziesz ze sweterkiem, a pod wieczór już jest zimno, to tak czasami złapie ci jakiś tam katarek czy coś, a ja czuję, że teraz mi idzie na płuca, nie? W kinie siedziałem 2 dni temu, to nie mogłem się powstrzymać kaszlenia cały czas, bo z uwzględnieniem tak trochę mi wróciło właśnie ten kaszel i no tak, kurde, nie za bardzo, ale już jest o wiele lepiej niż było. A na siłowni, jak trenujesz, czujesz, że jest gorzej z wydolnością rzeczywiście? Tak, ale dostałem od lekarza 3 spreje. Mam raz kortyzon w sprayu, jeszcze takie 2 inne, które używam, jeden rano, jeden przed spaniem i przed treningiem, po treningu, mam takie, co mogę używać w trakcie, jakbym czuł, że za mało powietrza dostaję, po prostu za mało tlenu dostaję, taki astma spray. No i po prostu używam te spraye, no jest o wiele lepiej. No i też wiesz, jak to czasami jest, jakiegoś tam dropseta, superseta zrobisz i ci brakuje powietrza, to wcześniej tak było, że sobie wiesz, jak masz 130 kg wagi, to czasami ciężko, ale jak już jest ci jeszcze z tymi pytaniami masz problemy, no to wtedy jeszcze gorzej by było mi zregenerować się po tych supersetach, czy tam, nie wiem, mam jakiś tam giant set, czy coś tam rozpisane, to mi ciężko było się zregenerować, po prostu złapać powietrze i się dotlenić dobrze. Taka, jak to się mówi, taka anoreksja mnie tak łapała jakby, że muzyka mi przeszkadzało, ludzie mi przeszkadzały, nie mogłem tyle tlenu złapać. No tak dziwnie się człowiek po prostu czuł. Nie było progresji takiej, jak powinno być siłowej, ani tam, nie wiem, więcej powtórzeń czy coś, tylko po prostu się stało w miejscu cały czas. Nie, anoreksja, pewnie chodziło ci o takie klaustrofobiczne uczucie, takiego ścisku, tak, nie? Tak, no, tak, nie wiem, czy po co to się tak mówi. Anoreksja, bo mam angielskie chyba... Anxiety, wiesz, ten taki... Anxiety, to właśnie. Właśnie. No, każdy wie, o co chodzi. W każdym razie, ile tak mniej więcej, jakbyś to zliczył, byłeś wykluczony z treningu? Bo to, kurde, kawał czasu w sumie, jakbyś to policzył. No tak, jakbym teraz razem policzył wszystko razem, to 6 tygodni gdzieś tak było, że chodziłem, nie chodziłem. No teraz te 3 tygodnie tak mogę porównać, że po prostu cały czas stoję w miejscu. No tak razem się teraz męczę tak 9., 10. tydzień. Teraz już rzuciłeś na 100? No na 90. No przez te płuca, nie? Też tak. No. Trochę ciężko jest, no ale wiesz, ja tym się nie patrzę, czy muszę minutę, czy 2 minuty zrobić przerwy pomiędzy seriami. Także na tyle tlenu złapię. Próbuję teraz już progresować cały czas. Mimo tego dieta była trzymana, także też z wagą było ok, forma była spoko.
A to już najważniejsze, nie? Jak jest ta konsekwencja, to zresztą biorąc pod uwagę to, jak ty zapierdzielasz, to czasem te 6 tygodni to ci może na plus wyjść bardziej niż na No. minus, szczerze mówiąc. Przejdę sobie stawy troszkę odpoczęły, układ nerwowy, ścięgna i jakoś to będzie szło. A powiedz mi, jakie są teraz plany jeszcze? No bo trochę ci uciekło te 6 tygodni w zasadzie z planowanego okresu masowego, więc pewnie ci się to troszkę poprzesuwało, czy dalej wszystko jest tak, jak miało być i na wiosnę cię zobaczymy, na jesień, przepraszam. Na jesień będę. To jest plan, raczej taki ustalony z Łukaszem. Rozmawiałem, jest taki plan, że w październiku będą pewnie starty. Ja niestety muszę w tym roku ten regionalny qualifier przejść w Niemczech, bo teraz mamy w tym roku 4 NPC shows. W tamtym roku nie było, to nie musiałem, mogłem po prostu wejść do Warszawy. W tym roku tak będzie, że będę miał chyba 16 czy 15 października będzie w Niemczech NPC show. Tydzień później będzie Warszawa, pro qualifier. Jakby mi się tam nie udało zdobyć kartę pro, to tydzień później jest u nas chyba we Frankfurcie Dennis James Classic. Widzisz. Dobrze wiedzieć. No to będę miał 3 tygodnie, 3 występy, trzy razy na scenę wyjdę. Nie będę musiał się męczyć, jak teraz ostatnio, że tam 3 tygodnie, 4 tygodnie przerwy będzie. Wolisz, jak masz takie bardzo krótkie rzeczywiście okresy, czyli na przykład tydzień po tygodniu, czy jak masz te 2 tygodnie? Nie, tydzień albo 2. I to jest super. No, bardzo, bardzo tak fajnie wchodzi. Mówią, nie? Że takie 2 tygodnie to jest takie optymalne. Tak, po co jeszcze możesz w niedzielę i w poniedziałek pozwolić coś zjeść? trening cały tydzień super pójdzie. No i od niedzieli zaczynasz już z powrotu ten peak week. No i wtedy wracasz do formy starej, nie? Także akurat tak tydzień, dwa mi się zawsze dobrze układa. Ty będziesz startował w ciężkiej już, co nie? Raczej w 102 to nie ma takiej możliwości, żebyś się... Nie. Teraz jak w tamtym roku byłem, no to już miałem 111,5 chyba na wadze, czy 111. Jeśli teraz wszystko dobrze pójdzie, to teraz mam jakieś 127,5 w dobrej formie. Także może będę miał ze 115 gdzieś tak. Kurde, kawał chłopa na scenie, powiem ci. To już jest rzeczywiście, jest waga potężna. Już myślałem, że może coś kiedyś się uda, że staniemy na scenie, ale może kto wie, w jakimś overallu czy coś. Ja właśnie się śmieję, bo zawsze, kurde, narzekasz tam, taki jesteś, jak się mówi, zgromny, ale jak widzę teraz twoje progresy, no to, kurde, też fascynujące się, no po prostu dobrze ci do przodu poszło teraz ostatni czas. A wiesz, jak to oceniasz po Instagramie, to jest, później spotykasz gościa na żywo i jeszcze żebyś się nie zdziwił. No, wiesz, ja tak zawsze, mówiłem tobie już w tamtym podcaście, że zawsze oglądam tamtych zawodników, nie, przed występami i zawsze sobie już głowę tym truję, jak wygląda, porównuje się i tak dalej, bo tym stoisz na scenie koło nich i po prostu nawet jak masz Men's Open, to ci każdy powie, ale wielki jesteś, a ty do niego, ale ty wielki jesteś. No. I każdy nawzajem, tak naprawdę, obojętnie jaki kozak jest z tyłu, patrzy się na drugiego i myśli, kurde, on jest większy ode mnie, a potem zdjęcia porównam, czy wtedy naprawdę widać, dopiero kto jest lepszy, nie? No, dlatego tak ja mówię, ja tak nie lubię oceniać po Instagramie. To jest bardzo miłe, jak ktoś zawsze tam pisze, że o, tyle dowaliłeś, ale wiesz jak to jest. Czasem jest tak, że pójdzie ci 15 kilo w całkiem ładnej jakości, później redukujesz i zostaje z tego kilogram, nie? Więc właśnie. Ja się nie podpalam, zawsze wolę mieć... Nie chodzi o to, że jakaś fałszywa skromność czy coś, bo widzę, że bardzo dużo mi się udało zrobić w tym off-seasonie, także jestem bardzo zadowolony, nie? Ale no nie lubię, wiesz, skóry na niedźwiedziu dzielić, więc... Zobaczymy. No na pewno do tematów pro to mi jest jeszcze bardzo daleko, więc starty. Myślę. Wiesz co, chciałbym na jesień rzeczywiście startować, bo też nie chcę mieć dłużej niż te półtora roku przerwy, bo to po prostu strasznie rozbija. Zresztą też sam wiesz, że najlepiej się dokłada mięcha po okresie startowym, więc też to fajnie wykorzystać. Więc zobaczymy. Chcielibyśmy się zgrać tak z Sylwią, żeby coś może razem postartować. Zawsze to fajniej w dwójkę. No bo twoja teraz startowała, mi się wydaje, w tym roku już, tak? W tym nie, no co ty, mamy przecież początek. Czy to jeszcze są stare zdjęcia zawodów, co widziałem? Nie no, stare, to jeszcze był tam... W tym roku startowała? Ten rok, tak. Aha, okej. Okay. No tak, może coś tam wrzuca, wiesz, update'uje, żeby coś się działo na Instagramie. Dobra, słuchaj, wiesz co, dzisiaj generalnie spotkaliśmy się po to, żeby sobie porozmawiać troszeczkę o tym, bo niewiele pewnie osób wie, ale ty jakby większość swojego życia
Znaczy myślę, że większość osób wie, ale jednak większość swojego życia spędziłeś w Niemczech. Natomiast masz też taką możliwość, że cały czas jeździsz do Polski i masz na bieżąco porównanie, jak wygląda kwestia podejścia ludzi, podejścia zawodników, ludzi trenujących rekreacyjnie, trenerów, tego, jak wyglądają kwestie żywieniowe i tak dalej, jakie są różnice generalnie, jeżeli chodzi o kwestie kulturystyki między Polską a Niemcami. Generalnie każdy patrzy gdzieś tam zawsze za granicę i mu się wydaje, że wszędzie jest trawa bardziej zielona, więc dzisiaj to albo potwierdzimy, albo zdementujemy. Także jakie masz odczucia, jeżeli chodzi o kwestie różnic takich największych, jeżeli chodzi o kwestie kulturystyki w Niemczech, a w Polsce? Zacznijmy może od tego, jak wygląda podejście do kulturystyki ludzi. Muszę powiedzieć, że kulturystyka chyba jest bardziej tolerowana tu w Polsce, bo jednak tak zawsze ja tu opowiadam właśnie Niemcom, że Mariusz Pudzianowski jest taki, kurde, jako strongest man, zawsze każdy siedział przed telewizorem z rodziną, zawsze każdy go oglądał w sobotę rano czy w niedzielę rano, jak on tam swoje ciężary nosił. I tak naprawdę to my w Niemczech nie mamy takiego przedstawiciela tego sportu, obojętnie czy strongest man, czy w kulturystyce, którym się każdy po prostu interesuje. Znaczy, że u nas osoba, która taka dwutypowa osoba, co chodzi na siłownię, po prostu nie ma nic z tym wspólnego, nie zna w ogóle kulturystów, ani nie zna strongest manów, a tu jednak jak w Polsce pójdzie się na siłownię, no to nawet nasze rodzice, moja babcia, no każdy zna Pudzianowskiego i wie, że ciężary podnosił, tak? Może to jest pod ten gląd. Jeśli chodzi o kulturystykę, to myślę pewnie, że tak samo w Polsce jest mało znanych kulturystów, jak i w Niemczech, chociaż u was jest takich bardziej w media reprezentowany, czy tam jakieś Fame MMA, czy jakieś tam walki, czy coś takiego. U nas po prostu, no nie wiem, u was jest chyba tak Radek na przykład bardzo znany, z tego co kojarzę, tak, czy tam Olej od kilkunastu lat, ja pamiętam, jak ja kiedyś obejrzałem jego filmiki na YouTube w Niemczech, to jeszcze tak u nas nie było takie bardzo popularne. Chociaż teraz przez Mistrz Olimpię na przykład w tamtym roku, Urs, który zdobył czwarte miejsce, bardzo fajnie reprezentuje ten sport i reprezentuje tą classic physique, czyli tą klasę, który praktycznie się większość ludziom więcej podoba niż waga ciężka. No i akurat teraz myślę, że jest taki mega hype o Ursie, że pokazują kulturystykę też w telewizji, piszą o nim artykuły w gazetach, w telewizji pokazują, kim on jest, gdzie mieszka, co zdobył i tak dalej. Także może i teraz jest akurat fajnie u nas w Niemczech, że teraz bardziej ludzie, którzy w ogóle nie mają, jak się mówi, dotyczności, tak? Dotyczności z kulturystyką. To właśnie, to teraz właśnie dopiero się dowiadują, jak ten sport w ogóle działa, że w Las Vegas czy tam we Florydzie jest show Mr. Olympia i tak dalej. Tak jak pomyślę, jeszcze 2 lata temu, 3 lata temu, no jeszcze mniej ludzi wiedziało niż teraz. Chociaż więcej pseudokulturystów jest pewnie u was w Polsce, bo jak jestem w Niemczech na siłowni, to po prostu, jak już przed chwilą chwilkę gadaliśmy, ludzie czasami nie wiedzą, jak sztangę wyjąć, jak założyć ciężar, tu 1:20, tam 2:10 wyciskają, nie wiem, ruchy w ogóle nie pasują, nikt się nie informuje, nikt się nie patrzy, po prostu aby sobie pomachać coś. A tu jednak w Polsce tak się przekonałem, że kurde, nawet nie wiem dokładnie co i jak ruszyć, ale już jakieś tam suplementy wchodzą w grę, już ciężary są rzucane, już 15-kilowe szajby są rzucane na podłogę i każdy myśli, że jest najsilniejszym, nie? Pod takim względem myślę, że bardziej kulturystyka, jak aktualnie ten sport jest bardziej i lepiej widziany tu w Polsce i wedle jest popularny. Ludzie, że mnie zaskoczyłeś bardzo, bo miałem takie zawsze zdanie, że Niemcy mają takie hardkorowe bardzo podejście, wiesz, mi się to kojarzy z Romanem Fritzem i wiesz, z Wolfem i z wszystkimi takimi najbardziej hardkorowymi nazwiskami i zawsze miałem takie trochę poczucie, że Niemcy to są takie trochę jak teraz się UK robi, nie? Czyli takie hardkorowe dźwiganie, bardzo wiesz, właśnie temat kulturystyki na tapecie i tak dalej, więc to mnie mega, mega mnie teraz zdziwiłeś. No wiesz, takiego Roman Fritza, jak pójdziesz na ulicę i się zapytasz, to nikt nie zna.
Taka jest prawda. Nie, bardziej jakiegoś Markus Rühla pamiętają, co występował czasami w TV kiedyś. Początku, nie wiem, tam w 2000, nie wiem, drugim czy tam 2006 roku, to tak, ale także ktoś Romana Fryca zna, czy nie wiem, Dawid Hoffman na przykład jeszcze jest, to przepraszam, to wiesz, jest tak, że po prostu no, nikt na ulicy nie będzie tych ludzi znał. I to jest bardzo taka mała, taki bardzo mały zgron ludzi. U nas jak ktoś jest kulturystą, gdzieś startuje, no to kurde, każdy każdego zna. Jeżeli tym bardziej gdzieś, jak gdzieś ktoś startuje na jakichś NPC show, albo na jakichś regionalnych, albo na mistrzostwach niemieckich, to kurde, ja znam tego, ten za tego i wiesz, i praktycznie całe Niemcy są połączone razem i się każdy z każdym zna. A powiedz mi, a tak, bywa no, tak, że na siłowniach rzeczywiście widać takie osoby, które startują i rzeczywiście trenują kulturystycznie, czy to jest bardzo rzadki widok? Bardzo rzadko, jeszcze tym bardziej, że mieszkam na północnej części Niemiec, koło Hanoweru, to jest ogólnie mało takich ludzi, że startuje. Jeszcze mniej pewnie ludzi, co startują w wadze ciężkiej, no bo to jest raczej ta waga, na którą ja zwracam uwagę. Bardziej na wsi, no gdzieś tam w kierunku Dortmund, nie wiem, czy kojarzysz, Kolonia, gdzieś w tym rejonie, to jest takie, jakby można porównać Trójmiasto u nas. Tam są duże miasta, to tam bardziej są w takich wielkich miastach, powiem, gdzie ludzie też jakąś tam biedę poczuli może kiedyś, to tam bardziej jest ten sport znany. Bo wiesz, jak to w piwnicach, w blokach tak dalej, tak jak i tu w Polsce to tam nie wiem, kiedyś powstało, to bardziej tam jest znany ten sport. No i oczywiście jak się pojedzie w kierunek Stuttgartu, czyli na dół, w Niemczech tam jest Markus Rühl, jest Roland Czurlok i tak dalej, ale to też jest, to jest zawsze tylko jedno miasto, tam jest kilka znanych ludzi. Potem kilkanaście kilometrów, nie wiem, 200-300 kilometrów dalej jest znów jeden klub fitnessowy, czy tam jakieś siłownia, których ma znanych ludzi. Także ogólnie to jest, masz tam może takich 5-6 punktów w całych Niemczech i to wszystko. A jeżeli chodzi o kwestię, bo mówisz, że w tym roku jest 4 show NPC w Niemczech, co jest dość, chyba mówiłeś, niespotykane, więc chyba to idzie w coraz lepszym kierunku. Kto w takim razie jest takim przedstawicielem teraz, jeżeli chodzi o Niemcy? No bo u nas, gdyby nie pan Robert Pietrkowicz tak naprawdę, no to NPC to w ogóle by w Polsce nie było, nie? Więc jak to jest, jeżeli chodzi o kwestie takiego, wiesz, organizacyjne? Dennis Wolf, bo jest Dennis Wolf Classic. Jest teraz u nas, chyba w maju będzie. Dennis James, no bo Dennis James jest z Niemiec, on jest ogólnie w Niemczech urodzony. On bardzo dobrze po niemiecku rozmawia, nie wiem, czy wiesz o tym. On w ogóle się urodził na 4 językach, bo on później w Tajlandii mieszkał długi czas. No i ogólnie w Niemczech długo żył, no i prowadzi wywiady po niemiecku. O to raczej można powiedzieć, że Dennis Wolf i Dennis James. Markus Rühl kiedyś dużo filmików wstawiał na YouTube, tak dalej, trochę reprezentował tą kulturystykę, ale także jakiś tam show powstał lub tam NPC go interesuje czy coś, to niestety. Nie bardzo. Nie. Powiedz mi, jak jest w takim razie z kwestią trenerów, bo mówisz, że jakby zacząć młodemu chłopakowi, jeżeli chodzi o kwestię kulturystyki w Niemczech, no to jest tak naprawdę ciężko, no bo wiesz, ja sam ciężko mi jest w sumie przypomnieć, skąd ja w ogóle dowiedziałem się, że kulturystyka istnieje, no pewnie gdzieś tam zauważyłem jakiegoś Arnolda czy coś takiego, natomiast wiesz, jak już wiedziałem co i jak, to jakby znalezienie kogoś, kto ci tam, wiesz, w miarę pokaże temat albo znalezienie jakichś forów i tego typu rzeczy, no nie było problematyczne. Jak to jest w Niemczech? Czy rzeczywiście prosperują dobrze działające takie fora kulturystyczne? Czy można rzeczywiście spotkać kogoś, kto na temat kulturystyki ma jakieś większe, wiesz, obeznanie i nie jest na przykład trenerem najwyższych lotów, powiedzmy, wiesz, za grube siano, bo to też nie każdego młodego stać na przykład na to, żeby sobie tam, nie wiem, wziąć trenera za światową kwotę, czyli powiedzmy, no nie wiem, 500-700 euro miesięcznie, nie? No akurat u nas za 500-700 euro nie ma trenerów, ale wydaje mi się, że i nawet 200 euro za trenera, czyli tam 900 zł jest bardzo dużo, jak na niemieckiego trenera. I szczerze mówiąc, że teraz każdy się tak wycwanił, że każdy zastartował 2 razy na NPC show, się okazuje, że jest trenerem zajebistym, nie? Pewnie tak u was w Polsce też jest, bo czasami wchodzę na ludzi, na profil i kurde widzę, że trener personalny, no ale kurde widzę, że trener personalny, ale on sam potrzebuje trenera personalnego, bo nie wygląda jak, wiesz, nie mówię, że musi być każdy jakiś tam 120-kilowy kozak, nie, ale czasami widać tam jakieś podglądy dziwne i tak dalej, to pewnie jest podobne jak u was w Polsce,
Chociaż u was w Polsce pewnie jest lepiej, bo trenerzy są o pierwsze tańsze, po drugie online wszędzie już możesz się skontaktować, a jak cię naprawdę kulturystyka interesuje, to wsiadasz w auto i se możesz jechać w tą stronę, nie? Z Poznania do Warszawy masz 3 godziny. U nas jak chcesz na przykład jechać z Hanoweru do Rolanda, to kurde 6 czy 7 godzin samochodem jest daleko, nie? Jednak. No jakbyś chciał pojechać ode mnie do Warszawy czy do Poznania, to też masz te bite 6-7 godzin, nie? No tak, bo nie zależy skąd z Polski jesteś, też prawda, tak. Także mi się wydaje, że ogólnie to dużo ludzi prowadzi te online coachingi tak naprawdę, ale też za taką kwotę, co po prostu znany trener, od którego też byłem, Stefan, także dla mnie Stefan już taka wyższa półka, no bo ma swoich ludzi tam na Olimpii, startują, chyba 10 razy kartę czy 12 razy kartę pro zdobył, a bierze tyle samo siana, co kurde koleś, który był na regionalnych mistrzostwach na drugim miejscu, robi YouTube, robi podcasty, tak, no w sumie podcasty tak jak u was w Polsce, ale kasuje to samo siano. Także masz akurat ten wybór, ale bym powiedział, że nie każdy wybór jest ten właściwy. I jakbym tak porównał trenerów w Polsce i w Niemczech, to wydaje mi się, że polskie trenery mają lepszą wiedzę niż niemieckie trenerzy. Jestem oczywiście tak jak Roland, czy tam, nie wiem, kiedyś był jeszcze Pete Trenz, nie wiem, czy go pamiętasz, co Markusa Rulla przygotowywał w 2009 roku. Tak. No, Pete nawet chyba to była taka. No właśnie, Phoenix właśnie powiadał, że do niego jeździli na treningi. Tak, to chyba sobie podcast nagrywał, tak? To tak, takie fajne historie powiadał, że tam trenowali i kurde, 6 godzin, czy tam 8 godzin w jedną stronę trening i 8 godzin w drugą stronę. Nie? Stąd też mi się budowało w głowie zawsze takie myślenie właśnie o kulturystyce w niemieckiej jako takie hardkorowe dźwiganie, wiesz, stara szkoła. I takie podejście, wiesz, żelazne dosłownie. I jakieś zawsze miałem takie poczucie właśnie, że tamto kulturystyka to kwitnie, nie? No, to był taki old school, który po prostu już teraz zniknął, tego już nie ma. Teraz już, się tak zawsze śmieję, że to, co w UK się dzieje, tak jak, albo pierw w Ameryce jest Joe Bennett, który pokazuje, jak musisz pociągnąć za sznurek, za linkę, gryfem, żeby trafić latissimus. Potem UK kopiuje to, jest nagle ten i ten, co pokazuje na swoich filmikach, jak możesz plecy lepiej trenować, a potem Niemcy są na samym końcu, którzy kopiują te filmiki z YouTube i pokazują tu ludziom, jak masz plecy trenować. Także już takiej własnej szkoły i właśnie takiej hardkorowej szkoły tu Niemczech raczej nie ma. No, powiem ci, że hardkorowa szkoła kulturystyki to już chyba w ogóle powoli zanika. Prawda jest taka, że teraz jakbyś komuś rozpisał hardkorowe podejście, to się popuka w głowie, że jak to tyle cardio, jak to tak mało jedzenia, przecież to jest poniżej zapotrzebowania czegoś tam, bla, 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 niezdrowo. Także no, to już w ogóle chyba znikło. Ale wracając do kwestii trenerów, myślisz, że z czego to wynika, że jest niższa wiedza, jeżeli chodzi o kwestie trenerów personalnych? Bo takie mam w zasadzie wrażenie, że skoro jest tych trenerów mniej, to teoretycznie w związku z tym, że przerabiają większe ilości zawodników, powinna ta wiedza jakoś iść do przodu, nie? Jakoś tak samoczynnie nawet. Ja bym tak porównał tą wiedzę polskich trenerów, których ja tak o tylko znam, bo ja też nie znam, tylko tam paru znam, to bym powiedział, że stara szkoła, która po prostu uczy się nowych, jak to się mówi, nowych rzeczy, nowych sztuczek, nowych rzeczy, także idzie się z wiedzą do przodu. A w Niemczech po prostu w jednym stanie ci oldschoolowy trenerzy, tak jak Markus Dull, czy kiedyś jak byłem u Matiasa, który też to był kartę pro, kolega od Markusa Rulla, bardzo bliski, to oni po prostu się zatrzymali na jednym pewnym punkcie i to jest dla nich już koniec. Oni po prostu się, oni nie mówią, że myślą, że wszystko wiedzą, ale oni nie są w stanie lub nie chcą się dalej nauczyć, więcej się nauczyć, tej wiedzy polepszyć. Także wydaje mi się, że u nas, znaczy na 100% wiem raczej, że u nas jakbyś chciał konkretnego trenera, to lepiej iść do tej new generation, do tej nowej generacji, do tej nowej szkoły i ktoś, co się bardziej interesuje, nie wygląda może zajebiście, ale to się bardzo dobrze na temacie zna. Tak samo jak Stefan. No Stefan tak naprawdę kiedyś dobrze wyglądał, bo też ćwiczył, widział jego stare zdjęcia, ale teraz no kurde już dobrze nie wygląda, ale ma za to wiedzę bardzo dobrą. I bardziej bym się orientował takimi ludźmi niż kurde tu u was w Polsce, na przykład Radek, który zdobył bardzo dużo pucharów i tak dalej i ma dobrą wiedzę.
takich już u nas nie ma, takich, że ktoś coś tam zdobył, ma dobrą wiedzę i dalej prowadzi. To się jakoś u nas zakończyło. Nie jestem ci nawet w stanie powiedzieć dlaczego, ale wiem na pewno, że jeśli byś szukał trenera jako zawodnik nowy w Niemczech, jest bardzo ciężko, bo jest ich, jest, co drugi by był, chciałby być coachem, ale tak naprawdę tylko 10% z nich ma tą wiedzę starą i uczy się nowej wiedzy i potrafi prowadzić tych właśnie zawodników dobrze. Powiem ci, że zaskoczony jestem. Myślałem rzeczywiście, że troszkę inaczej będzie szła ta rozmowa na zasadzie takiej, że wiesz, znaczy nie chcę mówić, że w Polsce jest źle, bo ja mam tego świadomość, że my w Polsce tak naprawdę jesteśmy na bardzo wysokim poziomie i wcale to nie jest tak, jest sumienie. Ja jestem też na sporo zagranicznych forach. Jak ja czytam, wiesz, nadal większość osób, mamy 2022 rok, wierzy w to, że węglowodany tuczą i musisz je ograniczać, bo wiesz, i to na forach kulturystycznych, gdzie wiesz, chłopy, kurcze, pobudowani tak, że masakra i takie brednie, że po prostu no, tego typu rzeczy to się czytało z książek lat 80., nie? Więc myślałem, że to rzeczywiście jest trochę bardziej rozwinięte, jeżeli chodzi o Niemcy. Wiedzę jakby zostawiamy, bo to jest rzecz, na którą jakby wpływ, jakby no nie mamy wpływu i też ciężko jest dowiedzieć tak naprawdę, czemu to zostało tak, a nie inaczej zrobione, a mnie interesuje to, co pewnie większość osób też interesuje, bo wiem, że z dostępnością do pewnych produktów w Niemczech też jest różnie. Jak to jest, jeżeli chodzi o kwestie takich produktów? Na przykład u nas nie ma takich rzeczy jak białka jaj w sklepie, bardzo ciężko jest dostać, natomiast są takie rzeczy jak twarogi, jak tatary, jak rzeczy typu właśnie jakieś produkty mleczne, czy typu dużo serków wiejskich, dużo produktów tego typu. Jak jest z dostępnością do takich produktów, można powiedzieć, kulturystycznych w Niemczech? Pewno w Polsce jest lepsza, to od razu mogę powiedzieć, bo jeśli ja jestem w Polsce, to ja wiem, że kurde, ja mam tu, to tam jest taki luksus, nie? Zawsze jak tu jestem, to ja sobie kupuję, nakupuję sobie pełno mięsa i wożę ze sobą. No bo kurde, u nas tataru w opakowaniu nie ma. Jeszcze w tej cenie, jeśli ja porównam dla siebie, no bo dla mnie jest, jedno euro jest parę złotych, tak? Tatar jest tańszy i jest w opakowaniu. Mogę sobie kupić na przykład tam 50 opakowań, co mogę zamrozić, ten tatar. U nas tataru takiego opakowanego nie ma wcale. U was jest na przykład pierś z indyka, filet z piersi z indyka, czy tam z kurczaka, mielone, tak jak no, w topowym Lidlu jest, u nas takiego czegoś nie ma. U nas jest mielone, ale ma chyba z 12 gram tłuszczu na 100 gram. Po prostu nie mielą samą piersi, tylko też do tego dodają skórki i jakieś tam kości i tak dalej. Także u nas tak naprawdę, jeśli chodzisz na zakupy u nas w Lidlu, to masz standardowe rzeczy i nie możesz sobie wymyślić, a dziś sobie to zrobię, to zrobię, to zrobię. Tego musisz po prostu wydziwiać, albo sobie zmielić samemu tego kurczaka, jak masz ochotę sobie coś takiego zjeść. Albo u nas jest na przykład, u nas jest twaróg taki wiejski, właśnie jadłem, taki bardzo, bardzo taki wodnawy. Jest twaróg taki twardy w kostce. U nas takiego czegoś nie ma. U nas czasami jest Polska, są polskie produkty, to kupisz twaróg, ale nie bez tłuszczu, tylko ten pełnowartościowy, co ma dużo tłuszczu. Także porównać, w Polsce jest o wiele lepiej, masz więcej wyboru, jeśli chodzi o mięsa, o sery i tak dalej. Nie wiem, czy myślałeś tak, czy nie, bo ale u nas... To znaczy, no ja wiem, że różnie jest dostępnością, bo ja też chwilę w Austrii mieszkałem, tam na przykład ciężko było znaleźć twaróg, to coś takiego, tam nie ma czegoś takiego po prostu. Są jakieś takie, wiesz, sery kanapowe typu jakieś tam almette, czy coś takiego, ale twarogu nie kupisz po prostu. Nie, więc dużo jest faktycznie takich produktów, bo to też chyba takie jest typowo polskie, nie? Taki twaróg, czy coś takiego, tak mi się wydaje. Nie chcę tutaj gafy strzelić, bo zaraz mi ktoś napisze, że to nie jest polski produkt, ale taki bardziej słowiański, bym powiedział. No, ale kurde, nie wiem, widzisz, w Ameryce, jak masz cotton cheese, czyli taki twaróg wiejski czy coś. To jest serek wiejski, nie? Serek wiejski, tak. Oto takiego czegoś też u nas nie kupisz. U nas takie serki wiejskie, jakby porównać, to kurde, bym musiał spróbować. No to nie jest po prostu to samo. To jest zmielone na drobno, dużo soli jest dane. W ogóle no, ciężko przełknąć, bo jest bardzo suche, musi tak być tego twaroga trójkątnego, co tak opróbował jeść na sucho, bez niczego. I no nie wiem, dostępność właśnie do mięsa też jest tak dziwnie trochę, u nas płacisz, teraz ceny ogromnie do góry poszły, jeśli chcesz sobie kupić kilogram tataru, to musisz płacić
no ile przeliczyć, jest 70 zł za kilogram tataru. No to i tak jeszcze a tu nie w jest. Polsce. To i tak jeszcze nie jest tak źle. Czy w Polsce dałbyś 35 pewnie, podejrzewam. Tak, 35 zł, tak. No. Ale, Za kilogram to jest pół ceny. No, ale po prostu go nie zamrozisz. Musisz codziennie sobie świeżego kupować i musisz do rzeźnika jechać i szukać, który rzeźnik akurat jeszcze ma tego tatara, bo nie każdy go ma. Nie. Masakra, co? W życiu bym no, nie pomyślał. Ja się cieszę, jak jestem tu w Polsce, to kurde kupuję sobie właśnie te produkty, których u nas nie ma. Nawet kurde ten ryż błyskawiczny, mi się skończy mój cream of rice od mojego sponsora, no tu kurde, kurde sobie pojadę, nie wiem, lewiatan jest i mam ryż błyskawiczny. To co się, co zalewasz gorącą wodą, czy do mikrofalówki dajesz i jest. Co się kleić, żeby? No, tak. Z Nestle, no. No i kurde, a tu u nas w Niemczech nie kupisz nigdzie, nie? Musisz iść do Rossmana jakiegoś, czy tam jakiegoś innego drogerii, nie wiem, drogeria, taki sklep, tak, tam, tak, co, tak, to no. Się mówi drogeria, tak? I tam sobie musisz dla dzieci kupić taki kleik, nie? A ten dla dzieci kleik, nie wiem, tam 100 czy 200 gram jest 3 czy 4 razy taki drogi niż taki normalny kleik ryżowy, nie? No, u nas też jest podobnie, bo takiego normalnego kleiku ryżowego w Polsce się kupić nie da, natomiast ten dla dzieci się da. On też jest nieco droższy, ale to i tak wychodzi, podejrzewam, cenowo dużo przystępniej niż tam u was, bo generalnie żywność, jeżeli chodzi o Niemcy, droga jest, wydaje mi się, przynajmniej w Austrii, pamiętam z tego, co byłem, znaczy no co, inaczej, jakbyś to nie przeliczał na Polskę, bo nie miał możliwości przyjazdu, to jest w sumie tania, no bo jak zarabiasz tam powiedzmy 14 euro na godzinę, a zapłacisz za na przykład tam, nie wiem, serek wiejski 80 centów czy euro 20, no to nie jest dużo, nie, bo w porównaniu do Polski zarabiasz 15 zł i płacisz za serek wiejski 3,50 czy 4 zł, nie, ale z drugiej strony jak ktoś przelicza, no to już wychodzi trochę inaczej, nie, zwłaszcza, że sobie możesz przywieźć i możesz zaoszczędzić kupę sianą na tym, no to czemu nie, nie. Zgadza się. Nawet jakiś kurczak, kurde, kupisz sobie w Niemczech, kosztuje policzyć 35 zł teraz chyba kilogram, a akurat teraz w Polsce, pamiętam, był po 16-17 zł kilogram 20 w jakimś dzisiaj Kowlandzie. kupowałem. Dziś, tak? A jak kupowałem miesiąc temu w Kowlandzie, to miałem chyba po 19,90 No, coś takiego. już teraz niestety poniżej 21 zł chyba kurczaka się w Polsce nie kupi. Także, także ciężkie czasy. No, albo na przykład jeszcze mówiłeś jajka, tak, czyli białko z jajek, no tu na tego kupisz w takich sklepach hurtownych, tak, jak Metro, coś takiego, że musisz mieć kartę taką, musisz mieć własną działalność i możesz tą kartą wejść do tego sklepu i sobie kupić tam białko w płynie, bo u nas jako w sklepie normalnym białka w płynie nie ma. No u nas tu też w Polsce nie. Też nie, No, bo nie w widziałem. Polsce nie spotkałem się, no. Może w jakimś takim, wiesz, jak kiedyś były takie sklepy Alma, nie wiem, czy to jeszcze kiedyś jeszcze gdzieś funkcjonuje, w Tarnowie już nie ma, w każdym razie zamknęli, to tam było takie, wiesz, trochę większa dostępność do produktów, bo to były produkty ściągane z całego świata i tam może byś kupił, ale to też pewnie wychodziło w przeliczeniu tak, że lepiej by się opłacało kupić z wolnego wybiegu, wiesz, zerówki i same białka z tego cisnąć, niż kupić gotowe, nie? Także, także tak to wygląda. No ale powiem ci, że faktycznie mało sobie osób zdaje z tego sprawę, jak tak naprawdę mamy dobrze w Polsce pod względem takich kwestii właśnie, jak chociażby dostępność do produktów, bo człowiek przyzwyczajony jest, nie, do tego, że przychodzi do sklepu i kupuje, co potrzebuje, a no, jak widać, nie wszędzie tak jest, jak się da, nie? No, takie, wiesz, takie drobne rzeczy, nawet jakieś, nie wiem, jakaś cola, czy tam Pepsi Max ze smakiem, jakiś tam pomarańczowy, czy nie wiem, wiśniowy, miętowy, u nas jakiegoś czegoś, no, jest ciężko dostać, bo ogólnie są to takie standardowe smaki i poza tym nic więcej nie ma. Wydaje mi się po prostu, że każdy, kto w Polsce żyje i każdy, co jest kulturystą i jeszcze ma ludzi tu, to ma ludzi na wysokim poziomie, no bo nawet ten ketchup, co ty wstawiasz, jakieś tam keto ketchupy czy kurde keto sosy, sorry, to u nas tak naprawdę tego czego no nie ma, jeszcze nie widział nigdzie w sklepie jeszcze w życiu i tego naprawdę też nie będzie, bo no po prostu nie jestem ci... Nie wiem, kurde, no albo jakiś tam ketchup light, taki, że jest 50-60% mniej cukru z Heinza, taki standardowy. To kurde, od jednego sklepu do drugiego sklepu musisz jeździć, żeby znaleźć coś takiego, nie? Masakra. Masakra, no. Powiem ci i rzeczywiście, no, tak jak mówisz, no marudzenie na wysokim poziomie, bo to faktycznie źle nie ma.
Powiedz mi, bo to jest rzecz chyba, która jest najciekawsza dla mnie i to jest taka rzecz, na której chciałbym skończyć dywagację odnośnie porównania stosunku Niemiec do Polski, jeżeli chodzi o kwestię kulturystyki. Jak to jest, jak idzie dogrzany chłop w Niemczech w lecie, w tanktopie, jak reagują ludzie? Czy to jest akceptowane? Czy, nie wiem, patrzą na ciebie z góry, jakbyś, nie wiem, chciał znaleźć pracę w banku, to byłoby ciężko, wiesz, trochę jak z tatuażami kiedyś i tak dalej, czy raczej to jest akceptowane i ludzie szanują po prostu ciężką pracę? Nie, akurat ja wiem to bardzo dobrze, bo miałem dużo kłopotów przez to w pracy u siebie, przez kulturystykę. Prywatnie ludzie patrzą na siebie, jakbyś był czymś gorszym. Nikt nie przyjdzie do ciebie, ci powie, hej, ale dobrze wyglądasz, albo super wyglądasz. Jak ja mam przy ulicy, mam takie wielkie podwórko, czasami tam, wiesz, wyjdę sobie w lato bez koszulki czy coś, ludzie przejeżdżają rowerami, samochodami czy coś, oglądają auta, bo obok mamy komis, taki sąsiad ma i patrzą się, kiwają głową, pokazują palcem, no po prostu widać, no, ale nawet mi się tak zdarzyło, że kurde, w Niemczech jestem przy kasie, a Polak stoi przede mną, a po mnie od razu nie widać, że jestem z Polski, że jak lato jestem cały opalony, taki brązowy i już tam 2-3 razy się zdarzyło, że kurde, Polak potrafi też wyzwać albo dziecku powiedzieć, o patrz, jaki to jest taki i taki typ, on bierze to i to i dlatego tak wygląda, nie? Także wydaje mi się, że w Polsce mniej mi się zdarzyło, że ludzie się patrzą krzywo na ciebie, ale za to ci Polacy są w Niemczech i w Niemczech ludzie bardzo krzywo patrzą na takich ludzi. Nawet na siłowni. To jest taki standard, że ja nawet nie chcę kobiecie, jak ona coś nie wie, na przykład jak włączyć stepera, bo jest wyłączony guzik ewakuacyjny, taki ten czerwony, żeby go wyciągnąć, to ja nawet nie podchodzę, nawet nie mówię, słuchaj, musisz to wyciągnąć, bo od razu będzie, że ty zaczepiasz, nie? Czy próbujesz, kurde, nie wiem, uwagę na siebie zwrócić, czy coś tam, to jest... Po prostu ja się już oduczyłem się wszystkiego, komunikacji z innymi ludźmi na siłowni, z kobietami, coś tam, po prostu robię swoją rzecz, jak się krzywo patrzą, się krzywo patrzą. Jak sobie wydziwiasz jakieś tam ćwiczenia, jakieś tam sobie ustawiasz ławki czy coś, no to nieraz tak było, że kurde, jakiś przysiad zrobiłeś, sobie podwinałeś spodnie, a ludzie się patrzą ciebie i pokazują tobie, o, że tak, o jest, jak on wygląda, jakie on ma nogi czy coś, nie? No po prostu to już jest takie, że nawet uwagi już na to nie zwracam, bo jest standardowo u nas. Powiem ci, że takich, oczywiście w sieciówkach, nie? Nie mówię już w takim klubie, bo są hardkorowe, tak jak właśnie kluby, mówię, takich 5-6 sztuk, gdzie są ludzie właśnie co tylko chodzą, tacy zaangażowani, co kulturystykę kochają, uwielbiają, albo ten sport uwielbiają. Tylko mówię o takiej normalnej sieciówki, gdzie chodzi, no kurde, sąsiad, sobie trochę pobiegać, trochę te handle podnieść, nie? Powiem ci, że mnie bardzo zdziwiłeś, bo ja na przykład jak mieszkałem właśnie w Austrii, to tam mnie to szokowało, że tam ludzie naprawdę mega byli pozytywnie nastawieni. W sensie, wiesz, tam w ogóle jest takie dziwne jakieś podejście, że tam idziesz po ulicy, ludzie się do ciebie uśmiechają, wiesz, tam jest takie popularne, że to greet God zawsze jest, nie? Że tam no, jak idziesz po ulicy, to wiesz, normalnie każdy, wiesz, dzień dobry, szczęść Boże, coś tam, wiesz, na ulicy, w ogóle tam jest tak, że gazetki se leżą, możesz se zabierać, nie? Jest takie, nie, tam jest jakiś taki klimat, że właśnie masz takie poczucie, jakbyś trochę był u siebie, nie? Że wszyscy tak... A w którym roku? Każdy jest twój sąsiad. Nie, na ulicy, wiesz, to jest takie... Nie, ale w którym roku byłeś? W sensie, który becerk? Nie, w którym roku? W roku. No. O Jezus, to było z 7-8 lat temu, jakoś tak. Nie no, może, okay. Może mniej. Nie no, 7-8 będzie już chyba. Ciężko mi powiedzieć, bo już taki zestarzałem się, to już nie pamiętam, ale kawał czasu temu, nie? Ale właśnie jakoś tak mi się zawsze kojarzyło, że te takie bardziej kraje właśnie austriackie, niemieckie, chociaż to jest w sumie bardzo duża różnica, to, że jakoś tam są bardzo życzliwi ci ludzie, nie? Nie wiem, na ile to się bierze z tego, że po prostu byłem tam dość krótko, no bo tylko pół roku tak naprawdę. Ale nie spotkałem się nigdy z niczym takim. Nawet jak na siłownię chodziłem, to wtedy nie byłem, wiesz, ogromny, bo ważyłem, nie wiem, z 68 kilo pewnie. To wiesz, jak gdzieś tam żyłka jakaś się przebiła czy coś, to ludzie podchodzili, wiesz, że na przykład zaczepiali, że widzą, że ładnie trenujesz, nie? Że tam przemyślany plan, a co robisz na plecy, a coś tam, wie, a na co to jest, wiesz, i tak jakoś miałem takie zawsze właśnie poczucie, że to jest bardzo takie i to też mnie gdzieś tam utwierdzało właśnie w tym przekonaniu, że ludzie jakby dobrze się o kulturystyce wypowiadają, że to jest taki sport
raczej pozytywny, jeżeli chodzi o no to takie niemieckie kraje, chociaż Austria to taki mało niemiecki kraj. Ale akurat to, co ty mówisz, to mi bardziej przypomina Bajery, no bo na Bajerach nie byłem, ale mam parę znajomych, co mieszkają w Bajerach, czyli województwo Bajern. I tam jest raczej tak, że wchodzisz po ulicy, tak samo Chris Scott i na siłowni ktoś zagada, jakieś, coś tam miłego ci powie. To jest właśnie to, jak jesteś właśnie w dużym mieście, gdzie jest dużo różnych ludzi. Nie jest tylko, wiesz, tak jak u nas, jesteś, kurde, mała wioska, każdy każdego zna, nie akceptują czegoś nowego. To jest właśnie to jest u nas taki problem, nie? Że wiesz, ja się tam wprowadziłem, kurde, mam trzy psy, chodzę bez koszulki sobie po ogródku czy coś, ludzie się krzywo patrzą, taki nietypowy, taki stereotyp dziwny, nie? Yes. Jeszcze kurde, jeszcze brat przyjedzie, ściągnie koszulkę, też cały wydziarany, się patrzą, o co to za ludzie są, jeszcze po niemiecku nie rozmawiam, tylko po polsku cały czas tam, wiesz, to jest... Ja zawsze się śmieję trochę, ale trochę tak w tych Niemcach zawsze to taki mały wąsik został, nie? Taki, nie, to, tak, nie wiem, czy powinienem tak mówić, ale tak tego mi nie powie. Ja to widzę, ja widzę to po tym. A jak jesteś w większym mieście, na przykład jak jeżdżę to kumpla do Duisburga, do Düsseldorfu tam i tam to takie mniejsze siłownie, takie nie typowe sieciówki, to tak samo jak ty teraz mówisz, że jesteś na siłowni, jeden przyjdzie, kurde, ponad 70 dziadek, który ma takiego tricepsa jeszcze i pokazuje na Instagramie, patrz, mam 30 tysięcy followersów. Ja też kiedyś robiłem kulturystykę i spogada z tobą i fajnie wyglądasz i tak dalej. Wyjdziesz tu gdzieś ci powie, ej, super wyglądasz. To są bardziej albo ci ludzie, co ten sport już bardzo dawno robią i ćwiczą samemu, albo obcokrajowie. Ale także, kurde, Niemiec, jakiś taki powód z wioski ci przyjdzie i albo na sieciówce ci coś powie, czy coś, to... Właśnie, bo też ja nie brałem pod uwagę tego, że faktycznie no, w mniejszych miastach, no to zobacz, co się dzieje w Polsce, jak się gdzieś prowadzisz na jakieś, wiesz, mniejsze miejscowości, nawet jakieś mniejsze takie osiedle zamknięte, że są, wiesz, wszystko jest taka komitywa i przychodzi ktoś nowy, wiesz, musisz się wkupić, wiesz, w standardy osiedla, bo inaczej to, wiesz, jesteś zawsze ten gorszy. A z drugiej strony tak pomyślałem, że kurczę, jakie to jest dziwne, jak człowiek tego ocenia człowieka pod tym, jak na przykład właśnie wygląda, albo wiesz, nie wiem, przyjrza twój brat jest wydzielany, no to pewnie kryminalista, złodziej, wiesz, i tak dalej. No, standard. Tak naprawdę, wiesz, jakby ktoś cię poznał twojego brata i tak dalej, powiedział, to jest nie do uwierzenia, nie? Więc to jest dla mnie niesamowite zawsze, jak można bardzo się mylić, patrząc po prostu na kogoś, tylko dlatego, że nie wiem, że ma tatuaż, jest większy, albo nie wiem, ma zielone włosy, czy pomarańczową brodę, nie? Dziwne. No, ale tak ja to widzę często, że kurde jakiś grubszy człowiek przyjdzie albo jakiś chudszy człowiek przyjdzie i to tu też w Polsce się kapnęłem na właśnie takiej siłowni w mieście tu w Poznaniu, że ludzie, którzy na przykład chodzą, nie mówię jakiś tam zajebisty kulturysta, tylko po prostu jakiś co tam, wiesz, przyjdzie, potrenuje, jakieś tam dobrze wygląda, a jak przyjdzie jakiś taki młodszy człowiek, który się nie zna albo jakiś grubszy czy coś, to od razu się patrzą na te ludzi z góry, że wiesz, że ile jeszcze robisz, a jak długo jeszcze, albo wbijają się w serię, po prostu wiesz, tak trochę kultury brak i to jest obojętne, czy w Niemczech, czy w Polsce. Gdzieś tak parę razy kapłem, że kurde, że na przykład do mnie tak, jak ja gdzieś tam trenuję, czy robię, to nikt nie przyjdzie, bo myśli, o kurde, on długo trenuje, on do niego nie przyjdę i tak nie powiem, albo nie wbije mu się w serię. No ale jak już ktoś inny jest, taki jakbym powiedział, respekt traci przed kimś, to kurde, już się zachowują jak śmieci do siebie ludzie, nie? Także to mi się wydaje akurat, że jest obojętne, czy w Polsce, czy w Niemczech. Bardzo dużo ludzi jest ocenianych po tym, jak wygląda, nie? A tak naprawdę, kurde, każdy idzie na siłownię, każdy chce się polepszyć, każdy chce ćwiczyć, chce schudnąć. To trzeba po prostu nie mieć respekt przed każdym, nie? Nie, no wiesz, to jest takie trochę podejście na zasadzie mój trening jest ważniejszy, bo jestem większy, nie? Tak, no, trochę tak. To wcale tak nie jest. Słabe, nie? Wiesz, czy ja rozumiem jeszcze, bo nie ma co się oszukiwać. Bywają tacy ludzie, którzy naprawdę przychodzą na siłownię się opierdalać i to jest dosłownie na telefonie i czasem jest tak, że pytasz się nawet kogoś, czy możesz z nim się zamieniać ewentualnie, nie? Nie, bo ja mam jeszcze trzy serie, nie? I widzisz, że siedzi na telefonie, więc jakby no nic nie robi kompletnie i dosłownie siedzi te 5-6 minut, w którym ty byś mógł zrobić tą serię, a masz, nie wiem, taki, a nie inny plan, no i rzeczywiście dla ciebie jest bardzo istotne, żeby zrobić to na przykład w takiej, a nie innej kolejności, no bo trzymasz jakąś tam formę progresji i tak dalej. I to jest dla ciebie istotne. Więc tak. To jeszcze rozumiem, że tam można się, wiesz, na kogoś zdenerwować coś takiego, ale faktycznie jak jest coś takiego, że wiesz, odgórnie, no ja tu robię, zejdź, wiesz, bo ja mam teraz tutaj trzy serie, no to... No,
No nie wiem, tak akurat to można by powiedzieć, że u nas w Niemczech, ja lubię to mnie taką niemiecką czystość, nie? Że nikt nie rzuca tobie handlą. Ja mogę 60 podnieść, ale mogę sobie na kolana je opuścić, stać i odłożyć normalnie. A tak o, ja też nie mówię, jak masz jakiś hardkorowy gym, że może, że rzucisz sobie tą handlą, jest też spoko. No ale kurde, jak ja widzę, że koleś, który podnosi po 15 kilo na stronie, na ławce wyciskane i ściąga tą szajbę, te 15 kilo, i opuszcza po prostu. To akurat mi się więcej tak spotkało w Polsce, że ty właśnie ci ludzie tak bardzo nie dbają o sprzęt. Albo jak masz jakieś wyciągi na linkach, opuszczają, potem się sztanga wykrzywi, ciężar krzywo chodzi. Wiesz, psuje się po prostu ten sprzęt. I ja no i po prostu nie dziwię się, że kurde, czasami jakiś ktoś olewa i nie chce naprawiać tych maszyn, no bo ludzie też nie dbają o to, nie? A jak ja chodzę się na siłownię, to jest od kolegi siłownia. Ja też uważam na to, bo im wtedy też mówimy, nie, bo nawet tu w Polsce, że jak skończę, to wezmę sobie ten ciężar, ściągnę ten ciężar, położę na bok. Może jakaś, kurde, 50 kilo pani przyjdzie, chce ściągnąć sobie 25 kilo z góry i jej spadnie czy coś, nie? A tak ogólnie, no, no dużo pseudokulturystów jest w Polsce i wydaje mi się, że właśnie w Polsce jest trochę gorzej pod tym względem niż w Niemczech. Oj, pod tym względem w Polsce jest tragicznie, no to jest akurat fakt, bo na siłowni, wiesz, no mnie, ja nie będę ukrywał, mnie też się zdarza czasem, wiesz, nie ściągnąć wszystkiego z leg pressa czy coś takiego, ale nie robię nigdy czegoś takiego, że nie wiem, naładuję 500 na leg press i zostawiam, bo mam też świadomość tego, że no. Dla kobiety, tak jak powiedziałeś, tam 50-40 kg, ściągnięcie 500 z leg pressa to jest w zasadzie cały trening. Więc, więc wiesz, to trzeba też myśleć o takich rzeczach. Już nie mówię o tym, jak ktoś na przykład robi, wiesz, ciągi, napakują zazwyczaj młode chłopaki, charakteryzują ich wysokie skarpetki i talk na rękach, bo to jest klasyka i wiesz, 7-8 dych, stówka w porywach na sztandze, ale skończył, chowa swoje, wiesz, magnezję do tego i idzie, nie? Sztangę, jak skończył, tak zostawił. Na jakim ciężarze, wiesz, skończył, tak zostawił sztangę i wychodzi, nie? To jest no, rzecz taka, która strasznie jest no, ciężka do zgryzienia, ale to się strasznie, strasznie powtarza. I faktycznie, jak byłem w Austrii, to też jest taka jakaś... Tam w ogóle byli ludzie, którzy byli odpowiedzialni za to, żeby odkładać też sprzęty, jak ktoś nie odkładał. Więc tam jakby trenerzy, ci tacy na zmianach, bo ja też kiedyś jako trener na zmianie w klubie pracowałem i wiesz, my mieliśmy teoretycznie za zadanie odkładać te ciężary, ale niestety byłem jednym z nielicznych, który to robił, więc rzadko się to zdarzało, że te osoby, które są do tego zatrudnione, to robią, nie? Rozumiem, no ale wiesz, jak na przykład u nas dziewczyny pracują na tej siłowni i by każdy zostawiał te ciężary po 25 kilo czy 20 kilo, no po prostu ja tam jak kończę jako ostatni, czasami to też pójdę się zapytam, mam coś tam pomóc, czy ściągnąć jakiś ciężar, czy coś, no bo to ja, no nie wiem, ja jestem tak wychowany po prostu, bo czy sieciówka, czy nie, że no, zostawiam ten sprzęt, tak samo jak i toaletę, tak jak, no, czysto, tak? Nie wiem, to jest dla mnie, ja tam przychodzę codziennie, ja tam siedzę po 2-3 godziny, robię cardio, robię cały swój prep, mogę zjeść swój posiłek tam, czasami jeszcze tam posiedzę, tak naprawdę 2 godziny jakiś trening zrobisz, pół godziny, 3 godziny cardio, zjesz swój posiłek i siedzisz w tej siłowni 4 godziny, to jest kurde w sumie jak twój duży pokój w domu, nie? No dokładnie. Że wiesz, no powinno się dbać i zwracać uwagę jednak na siebie, no ale tak jednak nie jest. I w Niemczech jednak więcej jest trochę tego, ale w Polsce jeszcze mniej. Zdecydowanie. Dobra, Mike. Myślę, że to jest taki akcent, którym możemy śmiało zakończyć dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że część osób po pierwsze zreflektuje się na to, że w Polsce wcale tak źle nie ma, jeżeli chodzi o kwestie kulturystyki, więc jak ktoś jeszcze będzie narzekał, że mu jest ciężko na prepie albo że ciężko jest na masie, bo nie wiem, musi zjeść kurczaka, a tutaj się okazuje, że jakby był w Niemczech, to by sobie nawet nie mógł go zmielić. Więc to jest duży minus. To jest raz, a dwa, że ludzie się może w końcu zreflektują na to, żeby faktycznie dbać o swoje stanowisko, jakby nie patrzeć pracy, bo jak ktoś jest kulturystą, to pracuje z ciężarem, a w pracy trzeba dbać o bezpieczeństwo i higienę. A to się.
Dziękuję Ci bardzo. Słuchaj, życzę Ci zdrówka, przede wszystkim, żeby Ci szybciutko wróciła kwestia takiej respiracji prawidłowej, żeby nie było problemu z tymi płucami, bo ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić robić leg pressy na 20-30 powtórzeń, a między seriami robić jakiegoś, wiesz, szota wentylowanego, żeby móc oddychnąć. Także współczuję Ci mocno. No i co? I mam nadzieję, że niebawem się już widzimy na backstage'u, bo ja i też pewnie gdzieś tam w październiku na NPC będę startował, może nie w Pro Qualifierze, ale na zawodach, czy to na kwestii jakieś tam spotkania weryfikacyjnego, czy po prostu na backstage'u się na pewno gdzieś tam złapiemy. Także mam nadzieję, że sobie w końcu fotę zrobimy wspólną. No, znaczy jeszcze przypominam Tobie, że czy mi się tu temu powiedziałeś, że przyjedziesz kiedyś do Poznania, nie? Także, no to na pewno, to na to pewno. Za to zapraszam. Słucham? To na pewno, tylko że ostatnio to ja mam tak z czasem, że ja ciężko mi się zebrać, żeby w ogóle pojechać na drugi koniec miasta, a co dopiero do Poznania. ale na pewno chciałbym coś takiego ogarnąć, więc będę działał w tym temacie, żeby to by miało skutek. No i żebyśmy mogli sobie zrobić trening. Dokładnie. A nie wiem, a u Was FIBO jest znane w Polsce? Jeszcze takie pytanie? Tak, jasne. Tak? Ale nie wybierasz czasami? No właśnie miałem mówić, że nie za bardzo ludzie jeżdżą, bo to jest raz, że koszta duże. A dwa, że no to też wiesz, trzeba pomyśleć o tym, że tam musisz dojechać, później przenocować, ogarnąć wszystko i tak dalej, więc to jest dużo dziadowania, ale na pewno, bo wiesz, fajnie by było się kiedyś wybrać, bo to są też duże imprezy, zależy też jak jacy będą goście. No, bo wiesz, prawda, mi tam stoiska oglądać to nie chce mi się, ale rzeczywiście wiesz, zbić spionę z jakimiś prosami, no to by było spoko. A kiedy w tym roku to było FIBO? 7, 8, 9, 10 kwiecień. O Jezu, to już. No jeszcze 2 tygodnie, ale mi się tak, że w tym roku będzie tak sobie, nie? Bo tak ogólnie było zawsze Olimp, All Stars i tak dalej, te różne firmy, a w tym roku nikt takich z tych bardzo znanych takich firm nie wykupił stanowiska tam, bo słyszałem, że też ceny bardzo podrożały. Wiadomo o takich sumach o paru 100 tysięcy złotych i 20 metrów kwadratowych, że po prostu już firmy, im się nie opłaca, tylko zainwestują bardziej w inny marketing, w jakiś filmik, jakiś tam photoshooting, bardziej w ten kierunek, albo na YouTube, albo na jakiś filmik lepszy, niż kurde tam 4 dni mieć stanowisko i kurde dawać ludziom za darmo prezenty, bo tak naprawdę kto wtedy będzie kupował te produkty, jeszcze tym bardziej w Niemczech jakieś polskie produkty. Powiem Ci, że to jest trochę przerażające, ale faktycznie to powoli idzie w takim kierunku, że coraz mniej się opłaca robić tego typu wydarzenia, nie? Bo to faktycznie jest marketingowo mało opłacalne. Tak, marketing teraz się dzieje w necie. Wiesz, sam social media, sam wiesz. Żeby się nie okazało, że za niedługo będziemy wszyscy pozować na Skype'ie, na zawodach. Online Mister Olimpia będzie, no. Mister Online Olimpia. No właśnie. No nic, może się zakwalifikuję wtedy na jakimś Photoshopie. Dziękuję Ci jeszcze raz. Słuchaj, życzę Ci miłego dnia i widzimy się, mam nadzieję, że już niebawem. Też dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, komentowania i śledzenia kanału dalej. Zachęcam do Majka na social media i śledzenia jego postępów w tegorocznym roku, bo szykuje nam się nowy pro. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Trzymajcie się i cześć.